na kolejnym wykładzie. Dzisiaj zajmiemy się tematyką związaną z konkurencją i monopolem. Ja postaram się odpowiedzieć na takie pytania, czy można mieć wątpliwości, czy rynek prowadzi do monopolii, czy ta konkurencja może zostać zdominowana przez parę podmiotów i czy to możemy traktować jako monopol, czym tak naprawdę jest monopol. W związku z tym, że ekonomia dotyczy wielu aspektów naszego życia, niektóre pojęcia mogą i będą się na pewno pojawiały, ale na przykład zysk, czy kwestia rachunku zysków i strat, ale postaram się to zaprezentować, znaczy położyć akcent na kwestię związaną z moją tematyką, a mniej na przykład na kwestie, które już też zostały Państwu zaprezentowane bodajże wczoraj na wykładzie, chociażby ocena. Bo jak się mówi o cenach i o kalkulacji ekonomicznej, no to musi się powiedzieć też o zysku, tak, o rachunku zysków i strat. To też ma pewne znaczenie przy tematyce monopolu, ale tak jak wspomniałem, postaram się to inaczej zaakcentować, pokazać to z innej perspektywy, żeby też tego niepotrzebnie nie powielać. I plan wystąpienia przedstawia się następująco. Najpierw przedstawię taką konkurencję, można powiedzieć, po austriacku, w ujęciu dynamicznym, jako właśnie proces dynamiczny. Później przedstawię istotność zysku, ale w oparciu o nasz dzisiejszy wykład. Później przejdziemy do tak zwanego modelu konkurencji doskonałej, czyli takiego, powiedzmy, przez wiele osób, czy może teraz już mniej, ale wciąż gdzieś to jeszcze dominuje takie przekonanie, że im więcej podmiotów na rynku, tym generalnie te procesy konkurencji są bardziej efektywne. Jest mniejsze zagrożenie monopolem. Przyjrzymy się pokrótce założeniom tego modelu. Odniosę się też do jakby ich podstaw. Przeprowadzimy taką konstruktywną krytykę. Później przejdziemy do monopolu. Czyli czym jest monopol? Monopol można różnie definiować. Weźmiemy sobie definicję Rothbarda, jego analizę tutaj, że tak powiem, na warsztat. No i jeszcze na koniec szybciutko na temat dumpingu. To się też wiąże jakby z kwestią monopolii, czy czym tak naprawdę jest dumping, czy na rynku może być taka strategia dumpingowa zastosowana. Na końcu krótkie podsumowanie i literatura do polecenia dla Was w tym temacie. Więc zaczynając, konkurencja jako proces dynamiczny. W zasadzie trzeba tutaj powiedzieć to, co już też było podkreślane, ale od tego zacznę. W gospodarce rynkowej najważniejszy jest konsument, po to jest ta gospodarka. Po to istnieją firmy, nie istnieją same dla siebie. Oczywiście są one nastawione na zysk, mogą mieć inne cele, ale generalnie osiągnięcie zysku, osiągnięcie jakichś korzyści z funkcjonowania firmy na rynku, czy jakiegokolwiek człowieka działającego, tak naprawdę wiąże się z tym, że próbujemy zaspokoić potrzebę konsumenta. Zaspokojenie potrzeby konsumenta jest środkiem do tego, żeby osiągnąć cel, tak zwany zyskiem i tak dalej. I bardzo od czasu do czasu będę też wrzucał poszczególne cytaty, bo można się im przyjrzeć, one też bardzo dużo mówią. Zwróćcie uwagę, co pisze Mises w ludzkim działaniu, że polecenia wydawane przez przedsiębiorców prowadzących firmy słyszy się i dostrzega. Nie sposób ich nie zauważyć, nawet gońcy wiedzą, że w firmie wszystkim zarządza szef. Tak jakby Bastiat powiedział, to widać, prawda? To widzimy, to jest oczywiste. A czego nie widzimy albo nie do końca sobie zdajemy sprawę, że właśnie ten przedsiębiorca jest zależny od rynku, polecenia konsumentów mają charakter niematerialny, nieuchwytny dla zmysłów, mało kto zdaje sobie sprawę z ich istnienia, gdyż większość ulega złudzeniu, że przedsiębiorczy kapitaliści są nieodpowiedzialnymi autokratami, których nikt nie odlicza z tego, co robią. Czyli generalnie szef tam, prawda, goni pracowników, bo tak ma dzisiaj taki humor, albo ma jakąś władzę. Tak naprawdę przedsiębiorca sobie zdaje sprawę, że czas to pieniądz, jak to mówią, zwłaszcza też wiemy to po wczorajszym, przynajmniej po części mam nadzieję, po wczorajszym wykładzie na temat stopy procentowej czy kapitału. I tutaj każde przedsiębiorstwo musi się dopasować do oferty, przepraszam, do wymogów konsumentów, do ich oczekiwań. Więc tutaj ta hierarchia właśnie tak przebiega. Tak, szef zarządza pracownikami, ale szefem zarządza konsument w pewnym sensie oczywiście. To musimy sobie tutaj uzmysłowić. Więc znowu, konkurencja jest trwale powiązana z przedsiębiorczością oraz z ludzkim działaniem, czyli wyznaczamy cele. Natomiast przedsiębiorczość też możemy zdefiniować, to w zasadzie jest do pewnego stopnia wymienne, tak, ludzkie działanie, przedsiębiorczość, czyli
bardziej przedsiębiorczość może koncentruje się na doborze środków, tak? Jakich pracowników zatrudnić, jak zorganizować proces produkcji, proces marketingu. W sensie ekonomicznym wszystkie te elementy, także reklama, są tak naprawdę kosztami produkcji, jakie ponosimy, tak? W sensie ekonomicznym oczywiście, w sensie księgowym to może być różnie, może być inaczej wyrażane. I o tym też już oczywiście była mowa, to tylko tak dosłownie zwrócę na to uwagę. Przedsiębiorcy odpowiednio alokują, czy w zasadzie może lepiej starają się alokować rzadkie zasoby, kapitał w gospodarce po to właśnie, żeby te oczekiwania konsumentów spełnić i mieć nadzieję na osiągnięcie zysku. Więc co jest jeszcze istotne, jako konkurencji mówimy, to zazwyczaj mamy na myśli konkurujące przedsiębiorstwa między sobą. Natomiast musimy też sobie uzmysłowić, że jak tak się przyjrzymy może całej gospodarce, to kwestia pewnej rywalizacji, tak, oczywiście w takim pozytywnym słowa tego znaczeniu. Nie ma tutaj na myśli rywalizacji w świecie zwierząt, tak, bo wiecie, że jak w świecie przyrody, tak, zwierzęta to nie ludzie, tak, i jak ktoś jest słabszy, no to zostaje zjedzony, tak, że tak powiem. Natomiast w sensie, w gospodarce, w cywilizacji, no to po prostu jeśli mamy przedsiębiorcę, który sobie nie radzi, osiąga straty, no to jego aktywa zostają przejęte przez bardziej wydajnych konkurentów albo kogoś, kto ma inny pomysł na ten biznes. Więc tutaj w sensie, że tak powiem, takim fizycznym, no nikt nie zostaje unicestwiony, po prostu to jest przejście, jest alokacja. I ważna rzecz, zwróćcie uwagę, że o tej konkurencji, rywalizacji mówimy nie tylko w przypadku firm, które konkurują o konsumentów, ale także w przypadku konsumentów, no bo my ze sobą też konkurujemy, tak? Jeżeli cena zostaje jakiegoś produktu obniżona, jest jakaś wyprzedaż na przykład tak zwana, no to mogą się pojawić kolejki, kto pierwszy, tak? Nawet na tam różnych filmikach, tam jakieś wojny o kartę, to już tak może jest dosyć przejaskrawione, ale widzę uśmiechy, więc wiecie o co chodzi. To po prostu ma różne natężenie. To też jest konkurencja, tak? Tylko że na poziomie konsument versus konsument w pewnym sensie. Najwyżej odejdę z niczym. Wśród pracowników, no bo konkurujemy o dobre oferty pracy, tak? To też w pewnym sensie, okej, to jest może bardziej jako czynnik produkcji, ale też, tak? To niekoniecznie już tak jako firma, tak? Tylko chcemy się dostać do tej firmy. Musimy jeszcze pewnie kwalifikacje i tak dalej. No i na przykład wśród kapitalistów, gdzie mogę lokować mój kapitał? Szukam jakichś ofert inwestycyjnych, które mogą spełnić moje oczekiwania, ale inni też szukają, więc tu też jest pewna faza rywalizacji, znaczy jest pewna rywalizacja. Więc generalnie zmierzam do tego, że konkurencja jest szerokim pojęciem i nie ogranicza się tylko do przedsiębiorstw. Ale dzisiaj głównie też o tym będziemy mówić. Znowu ciekawy cytat Misesa, zwróćcie uwagę, że rynek wciąż na nowo poddaje przedsiębiorców codziennej próbie i eliminuje tych, którzy jej nie przejął. Powierza prowadzenie interesów ludziom, którzy potrafią zaspokoić najpilniejsze potrzeby konsumentów, czyli to jest niepewność, tak? Nie ma gwarancji, zyski z przeszłości nie gwarantują, czy sukces firmy z przeszłości nie gwarantuje tego, że ja się dalej będę utrzymywał. Mamy przykład wielu firm, które kiedyś osiągały, były liderami w swoich branżach, tak? Na przykład Nokia, czy Kodak, a dzisiaj, czy Sony jeszcze niedawno, jeżeli chodzi tam o różne Discmany, Walkmany, jakieś telewizory płaskie. Te firmy dalej funkcjonują, ale chyba Kodak nie, może poza Kodakiem, jeżeli się mylę. Proszę mnie prowadzić z błędu. Chyba Nokia też upadła. Nokia? Kupiona przez Microsofta była. Nokia aha, żyje. Ale gdzieś tam... Nokia teraz przeszła na inne rynki po prostu. Okej, ale funkcjonuje, zmieniła jakby swój target i tak dalej. Więc jakby to odpowiada temu. Dzisiaj powiemy, że no Apple jest taką firmą, tak? Która jest na szczycie. Czy Apple będzie tam za 10 lat? 20, no nie wiemy, tak. Samsung kiedyś był pod dostawcą różnych części, tak. Dzisiaj jest też liderem i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj nie ma gwarancji zysków, więc to w zasadzie, bo każdego dnia jesteśmy, przedsiębiorcy są weryfikowani przez konsumentów, tak. No takie są zasady tej gry rynkowej. Na nic nie jest pewny, dlatego też zmierzam, że ta działalność, no żeby się utrzymać, to trzeba zaspokajać odpowiednio potrzeby konsumentów i oczywiście zysk. Nie chcę powielać poprzednich jakby wykładów, które też to odbywałem więc króciutko. Hasid na ten pierwszy podpunkt też zwraca uwagę w ekonomii w jednej lekcji, tam takie dane podawał. Tam jest taki rozdział funkcja zysku. Nie wiem, czy ktoś może czytał z Was.
On tam dał takie ciekawe dane statystyczne, często się tak, bo takie zyski osiągają firmy, tak? Ale często jak ludzie o tym myślą, to oni mają na myśli zyski jakie? Nominalne, tak? Nie, $1 milion, $10 milionów, miliard to potężna liczba, tak? Dla zwykłego człowieka skromnego może robić wrażenie, ale jak to odniesiemy na przykład do części PKB, czy tam dochodu narodowego, to wychodzi tam 5%, 6% z tego, co on tam podawał. Albo jak sobie popatrzymy, ja też na to zawsze zwracam uwagę, na przykład rentowność sprzedaży, tak, czyli zysk netto do przychodów, tak, no to jaka to jest część, tak, powiedzmy 1%, 2%. To nam mówi, zwłaszcza osoby, które mówią, że no, twierdzą, że trzeba zwiększyć opodatkowanie zysków na przykład, żeby prawda tam gospodarkę ratować albo żeby jakieś tam różne cele realizować. No okej, ale to jest, no to wtedy tłumaczymy, no to jest parę procent PKB, tak? To jest parę procent przychodów. No jak w ten sposób chcecie coś zmienić, tak? Więc to jest taki statystyczny niuans, ale ważny. To oczywiście funkcja alokacyjna, czyli wiem, gdzie kierować rzadkie czynniki produkcji, jakaś firma osiągnęła sukces. I zwróćcie uwagę, taka rzecz ciekawa. Każda firma oczywiście ma swoje ograniczenia, tak? Też jakby skali rozrostu, ale jeżeli jakaś firma trafia z biznesem, okazuje się, że osiąga swoje zyski, to rosnąca cena jest sygnałem dla konkurencji, zróbmy to samo, zróbmy coś podobnego i wtedy jakby część rynku się kieruje w tamtą stronę, tak? Na jakiś konkretny rynek. Więc rynek zrobi to szybciej niż sama firma, która ten sukces osiągnęła, ale jeszcze nie w takiej skali, tak? Więc to też jest pozytywne. Mimo że na początku powiem, jak to, cena rośnie, no to gdzie tutaj zysk? A właśnie zaraz dojdą inni i będą wywierali presję na spadek cen. Mimo że początkowo ona rośnie, to też jest to dla konsumenta ważne. Więc tak naprawdę w początkowym okresie jakiejś branży czy działalności rosnące zyski to też jest korzystne dla konsumentów, chociaż mogłoby się wydawać, że no jak to cena rośnie, tak? Czy cena jest wyższa, zyski są duże, to coś tu jest, no tak, nie do końca. Dalej, chęć zwiększenia zysków jest powodem do nieustannego wprowadzania innowacji, podnoszenia produktywności, jakości, obniżenia kosztów, no bo nie ma innego sposobu na rynku, po prostu, nie da się inaczej tego zrobić i to jest ta genialna prostota. Ważna rzecz, ostatnia, warta wspomnienia, zyski pozwalają na reinwestycje, jak reinwestujemy, to mamy kapitał własny, nie musimy starać się jakąś pożyczkę, kredyt, emisję obligacji, jest to prawda też, albo po prostu wydać te pieniądze, tak? Znowu, jak wydajemy pieniądze, no to znowu krąży, prawda, trafia do gospodarki. Ale no i też jest to korzystne, no bo jeżeli jakaś firma osiągnęła sukces, to możemy sobie tak wyobrazić, że ma jakiś pomysł na rozwój tego biznesu, ma dodatkowe już własne środki, więc mamy taką pewną, może nie gwarancję, ale większe prawdopodobieństwo w pewnym sensie takim tej stabilizacji rynkowej, że ta firma się utrzyma, że coś znowu fajnego stworzy. Zyski są jednak pod ostrzałem, tak zwanym. I cóż, tutaj jest cały czas taka nagonka, tak? Bo przez różne interwencje próbuje się ograniczać jakieś podatki, może bariery wejścia na rynek się tworzy sztuczne. Często uważa się, na przykład u nas niestety też funkcjonuje jeszcze, że to jest jakaś podejrzana, nieuczciwa działalność, tak? Wiemy, że w krajach Europy Zachodniej to jest inaczej. Ale tam jakby znowu jest kwestia, zwróćcie uwagę, no, że tam może masz za dużo, prawda, może ta kwestia majątków, tak zwanych nierówności dochodowych, bardzo nie lubię tego słowa. Zdecydowanie lepsze jest różnice dochodowe, bo różnice jest normatywne, tak przy okazji. To jest normatywne. Nierówności, coś jest niesprawiedliwe, jest tam taki pierwiastek przemycony, subiektywne oceny, tak, a nauka powinna być obiektywna. To jest też ciekawe, niektórzy przedsiębiorcy, pewna część z nich, mają pewnego rodzaju wyrzuty sumienia z tego tytułu, że osiągnęli jakieś zyski, tak? Że uważają, że to jest może za dużo, że ulegają pewnej presji ze strony otoczenia. To wiem, że w Stanach Zjednoczonych takie zjawisko występuje. Lawrence Reed o tym pisał między innymi. Jest taka książka 52 mity o kapitalizmie. I tam on sami w jednym jakimś swoim pisie czy takim krótkim artykuliku o tym wspomina. Co też jest ciekawe, tak, i też zwraca uwagę na to, że generalnie ekonomiści powinni troszeczkę tych przedsiębiorców, no, może nie edukować, jak prowadzić biznes, ale o tych zyskach, im, o tej społecznej funkcji zysków, prawda, ich uczyć, czy pokazywać, nie. Jeżeli się martwisz zyskami, to lepiej zobacz, czy tam konkurencja zaraz ci nie wyskakuje, prawda. I co ważne, osiąganie dużych zysków, czy tych znakomitych wyników finansowych wcale nie jest jakieś sprzeczne z działalnością, byśmy powiedzieli, taką już niekomercyjną, tak, charytatywną,
Tutaj zmierzam do tego, że jeżeli mamy gospodarkę, mamy podział pracy, mamy specjalizację pracy, mamy konkurencję, produkujemy więcej dóbr, prawda, lepszej jakości, to nasze dochody realne rosną, możemy część z nich przeznaczyć dla coraz większej rzeszy potrzebujących. Czyli z jednej strony macie gospodarkę opartą na pieniądzu, komercyjną w cudzysłowie, a z drugiej strony potencjał do świadczenia takiej działalności charytatywnej się stale zwiększa. Taki, można powiedzieć, w pewnym sensie paradoks. Wyobraźcie sobie gospodarkę bez pieniądza, Krzysiek Turowski o tym mówił, tak? Jak by to mogło funkcjonować. No i spróbujcie wtedy świadczyć działalność charytatywną. Będzie to efektywne? Mimo chęci mogą być jak najbardziej szczere, tak? Ja nie wątpię, ale będziemy mieli okrojone możliwości. Tak więc warto tutaj, nie ma żadnego konfliktu tak naprawdę. A jest ten potencjał rozszerzający, że tak powiem. Też o tym warto wspomnieć i to, co Mises tutaj szczególnie zawsze podkreślał przy ludzkim działaniu, czyli to akurat z interwencjonizmu jest też taki jego książka. W ludzkim działaniu też są te fragmenty. Czyli poprzez wyeliminowanie nadziei na osiąganie zysków, rzeczą niemożliwą staje się funkcjonowanie całego systemu przedsiębiorczości, no bo zysk jest tym, prawda, wyznacznikiem, gdzie co, a tak bez zysku, w ogóle bez kalkulacji też nie wiemy. Dlatego to jest takie ważne. I przechodzimy teraz do tak zwanego modelu konkurencji doskonałej, który no jest taki, jak ekonomię studiujecie, to musicie się z tym koniecznie spotkać. Są tam zazwyczaj pokazywane, no, że na jednej stronie, na jednej osi takiej struktury rynkowej będzie monopol, czyli jedyny sprzedawca, prawda, jeden podmiot w takim rozumieniu, a jakby na drugim jest ta konkurencja doskonała, którą wielu no, postrzega jako taki stan idealny. Tak? To jest ideał, rynek do tego powinien dążyć i on się opiera na czterech założeniach. Jedno jest główne, to znaczy musi być nieskończenie wielu sprzedawców o jednakowych udziałach w rynku i to główne implikuje te trzy kolejne. Czyli musi być produkt jednorodny, bo jak produkt nie jest jednorodny, cokolwiek oczywiście to znaczy, zaraz przejdziemy do pewnej krytyki tych założeń, no to ktoś sprzedaje krakersy, a ktoś sprzedaje samochody, no to czy to jest prawda dwóch, czy ich jako, prawda, jak ich traktować, tak? Więc no to musimy zrobić kolejne założenie, tak? Więc jednorodny produkt. Dostęp do informacji doskonałej, czyli ja wiem, że jest taki producent, że jest jakiś tam produkt po takiej cenie i ty wiesz, że ja wiem, wiecie, to też profesor Mach o tym tam troszeczkę wczoraj wspominał, więc tutaj może nie będę się powtarzał. Doskonała no i informacja na temat nieskończonej ilości przedsiębiorców brzmi jak jakiś paradoks trochę, skoro przedsiębiorstwa są nieskończone. Znaczy świadomość, nie, chodzi o to, że świadomość, nie ma niepewności tutaj. Nie, w tym sensie, że nie ma niepewności, a jeżeli chodzi, że ich jest nieskończenie wielu, okej, tak, to też jest pewien problem. Przy okazji, tak, też można by się zapytać, prawda, autoru, że no, to już widać, że coś już trzeszczy, prawda? Zgadza się. No i brak barier wejścia i wyjścia, no na przykład bariery wejścia. No, jak są bariery wejścia, no to wejdzie 10, a nie 100, tak? No już, więc tak samo. A jakby były bariery wyjścia, no to znowu mamy 1000 albo 1000, prawie ideał, tak? No ale są, no więc nie może być barier wyjścia, znaczy przepraszam, nie może być jakichś czynników, prawda, ograniczających to, bo tutaj też to by nie grało i zaraz, bo jeszcze może taka krótka uwaga, jak ja byłem studentem, to zaczęło mnie zastanawiać generalnie takie podejście, w przekazywaniu jakby wiedzy na temat ekonomii, gospodarki i bardzo tego nie lubiłem, że po prostu coś się rzuca. Po prostu się mówi tak, wychodzi się, prawda, i mówi się, no, jak to nazywam, za górami, za lasami, tak jak jest to, było sobie królestwo, tak, tam był król, księżniczka, wiecie, i tak dalej, nie? Tak samo się, no bo model konkurencji doskonały ma takie cztery założenia, a dlaczego takie założenia? Dlaczego oni tak to postrzegali? Zaraz do tego dojdziemy, bo był taki jeden istotny powód, Rothbard o tym pisał. I teraz spróbujmy się odnieść troszeczkę do tych założeń. W takim modelu nie ma zmian. Mówiliśmy na początku, że konkurencja jest dynamiczna, tak? Że nie ma tej gwarancji, że trzeba cały czas kombinować, jest nieustanna presja, ale to wszystko jest jakby i tak pod konsumenta. Nie występują innowacje, różnorodność, reklama, zmienność, bo te czynniki, przed Hayek o tym pisał, innowacja, reklama spowodowałaby, że jakiś produkt już jest lepiej zareklamowany, więc on nie będzie jednorodny, tak? To jest inny produkt. Abstrahując zupełnie od faktu, kolejna istotna rzecz, że przecież to my, konsumenci, tak naprawdę decydujemy, co jest dla nas produktem jednorodnym, a nie.
Jeżeli dla mnie nie ma różnicy między chipsami a paruszkami, dla mnie jest to produkt jednorodny, tak, w moim subiektywnym odczuciu. Jeżeli uważam inaczej, będzie to produkt, będą to różne produkty. Hajek też pisał o tym, że dany produkt w tym samym sklepie, ale na przykład na jednej ulicy albo w takiej samej placówce na drugiej ulicy, to już są różnorodne produkty, bo one są gdzie indziej zlokalizowane. I łatwiej mi się będzie dostać do tej bliższej placówki, mimo że ceny są takie same, tak? Nawet, więc to już jest rozróżnienie. Dalej, nie tyle abstrakcyjne, co nierealistyczne założenia i to można odnieść do tych wielu sprzedawców, tak? Co to znaczy, czy tam nieskończenie wielu? No nie wiem, 10, no to wielu to jest liczba mnoga, no to co, 2, 3, 5, 10, 1000? Ile mamy ludzi na świecie? 7 miliardów? 7,5. No to co, 7,5? Okej, niech będzie 8, ale to co, 8 miliardów przedsiębiorstw? No to... Ale to chyba nie o to chodzi, tylko o to chodzi, że każdy może wejść w tą konkurencję, a jak już jest za dużo konkurentów, to się przestaje opłacać i się nie wchodzi w to. Więc dostęp dowolnej liczby... Tak, tak, ale chodzi... Rynek... Ale proszę zwrócić uwagę, oni to zdefiniowali, nieskończenie wielu sprzedawców. No to jest tak powiedziane, ale chodzi o to, że każdy ma dostęp do tego. Kto tylko z nas zechce, wchodzi i sprzedaje te krakowskie, a za chwilę mówimy, o, to się nie opłaci. To pani mówi o austriackim podejściu. Ja mówię o moim. Rozumiem, ale to mi tak podchodzi pod austriackie. Ale zaraz dojdziemy, bo chodzi o to, że nieskończenie wielu to jest podpięte pod ich punkt widzenia, pod taką matematyzację. Oni w ten sposób tak o tym myślą. A to nie jest wystarczająco wielu, tak żeby jeden nie miał wpływu na cenę. Zaraz do tego dojdziemy. Ale pytanie, kiedy to się dzieje, tak znowu. Więc tutaj wchodzimy już takie rzeczy właśnie bardziej abstrakcyjne. Dalej, nie ma w tym modelu tak naprawdę podkreślenia roli konsumenta, tylko ma być po prostu taka struktura, w której właśnie tego wpływu na cenę nie będzie, ale zaraz o tym będę mówił, że jakby ten konsument niby jest, ale to nie jest tak akcentowane, gdzieś on jest z boku, tak, albo o tym się nawet nie wspomina. Niby to jest oczywiste, ale z drugiej strony no tam tak nie ma tego jasno powiedziane. No i to, co już wspominałem, to jest tak naprawdę brak konkurencji, to jest model statyczny, tam się nic nie dzieje. Zwróćcie uwagę, o tym Rothbard pisał, też w ekonomii wolnego rynku. To jest krzywa popytu w tym modelu, tak? Ona jest pozioma, jest płaska. To oznacza, że po tej cenie każdy z tych nieskończenie wielu sprzeda dowolną ilość towaru. Co, oczywiście już mamy znowu problem, no bo dowolną ilość no nie może sprzedać, prawda? No bo mamy ograniczone, mamy dobra o charakterze ekonomicznym, tak? Czyli w stosunku do potrzeb ich ilość nie jest nigdy nieskończona. I tutaj zasada jest taka, że ta cena będzie jedna, bo powyżej się nie opłaca, no bo nie kupią, tak? Jak jeden wypadnie, no to reszta przejmie jego udziały, to się odpowiednio rozłoży. Poniżej się nie opłaca niższej ceny dawać, nie opłaca się wprowadzać innowacji, być produkcyjniejszym, no bo po tej cenie już się wszystko wysprzedaje, tak? To jest właśnie ilustracja tego modelu. I tutaj jakby Rothbard się odniósł, to na... Właśnie zwracam uwagę, dlaczego oni tak te założenia, dlaczego to główne, dlaczego jest tych wielu, czy nieskończenie wielu. I on opisał w ten sposób, że taką czystą konkurencję, taką rynkową, tak definiuje się jako, przepraszam, nie czystą, tylko tą doskonałą właśnie, on używa słowa czystą, jako stan, w którym krzywa popytu dla każdej firmy w gospodarce jest doskonale elastyczna, co oznacza, że krzywa popytu postrzegana przez firmę jest w pełni pozioma. W tym rzekomo nieskazitelnym stanie żadna firma nie może swoimi działaniami wpływać na cenę swojego produktu. O to im chodzi. Czyli to są jakby cały ten model konkurencji doskonałej bierze się z tego, że twórcy tego modelu no, nie rozumieli tak naprawdę systemu cen, tak? Bo ceny się zmieniają co chwila, tak? Jak ten rój, prawda? Poziom cen się może zmieniać, wyrażany różnymi indeksami bądź konkretnymi cenami danych produktów lub usług. I tutaj jest jakaś taka obawa, zaraz tego wpływu też przejdziemy, bo to jest takie dosyć też znowu nieostre, wpływ na cenę, tak? I chodzi im o coś takiego, że jak na przykład masz za duży udział w rynku, na przykład masz, powiedzmy, nie wiem, mamy 10 konkurentów, ale ja mam albo powiedzmy 100 konkurentów, ale ja jestem jednym z nich, ale ja mam 80% udziałów. To ja mogę, według autorów, oni się będą bali, prawda, że ja wpłynę na cenę. To znaczy, że mogę wprowadzić tak zwaną, też będziemy o tym mówić, cenę monopolową. Mogę zawyżać, prawda, cenę.
a w związku z tym, że ja mam większość udziałów, no to wy, biedni konsumenci, będziecie musieli kupować, tak? Większość ode mnie oczywiście, więc czysty zysk, prawda? I tak dalej. I, no więc rozbijmy te różne rynkowe, nieregularne, tak? Zagrożenia monopolem czy oligopolem, czy oligopolami. I idealnie, często się też mówi, że prawda, na rolnictwo, czy jakieś tam farmy, tak, tak małe farmy, każdy jakiś tam ma podobny udział w rynku, no to jest blisko w miarę takiego modelu konkurencji doskonałej. I właśnie tutaj Rothbard na końcu pisze, że tę cenę, prawda, ustala za nią rynek, każda ilość, jaką firma wytworzy, może zostać i zostanie sprzedana po tej cenie, tak? Czyli no, super sprawa, po prostu produkuje i się samo sprzedaje. I to jest ten model. Natomiast ten środkowy punkt jest kluczowy, bo ważne, żebyście wiedzieli, skąd się wziął ten model, tak? Po prostu z niezrozumienia funkcjonowania cen, tak? Dlatego ile, jak sobie pomyślimy, bo miał przecież ten model wpływ na co czas, na różne regulacje rynku pracy, czy w ogóle gospodarki. A tutaj jest taka w miarę geneza, chciałby się powiedzieć, dosyć prosta, tak? Czyli w ogóle siła nabywcza powinna być stała, tak? Mhm. Ja mam takie szybkie pytanie. Kto wpracował model konkurencji doskonałej? Skąd to wpływa? Rothbard akurat tam się bodajże na Knighta powołuje, na mało klasyków, także tam są takie... To też w ekonomii wolnego rynku można bodajże znaleźć. Przejdę tam się do Knighta, z tego co, jeżeli dobrze pamiętam, się odnosi. Pytania pozwólcie później, mam jeszcze troszkę materiału, później bardzo chętnie, ale nie chciałbym. I tutaj zwróćcie uwagę, nie może istnieć firma, jakby odnosi się do, tak, że nie ma czegoś takiego, że firma nie ma wpływu na cenę. No bo zawsze ma wpływ, tak? Abstrahując, co to jest ten wpływ. I teoretycy konkurencji monopolistycznej przeciwstawiają taką idealną firmę tym firmom, które wywierają jakiś wpływ na kształtujące się ceny, dlatego są do pewnego stopnia monopolistyczne, tak? Czyli masz wpływ na cokolwiek, znaczy ten wpływ, no to jesteś jakimś tam monopolistą, tak? Mamy takie dwie wersje, on też wskazywał, że mamy takie dwie grupy jakby tych szkół ekonomicznych, czy podejść. Zwolennicy tej właśnie konkurencji doskonałej, tego modelu, którzy uważają, że to, co jest na rynku, jest może nie najlepsze i idealnym jest ten model konkurencji doskonałej, a mam też taką drugą grupę zwolenników właśnie takiej konkurencji monopolistycznej, jakkolwiek to nie brzmi dziwnie, czyli oni uważają, że okej, ten rynek, zgadzają się z tą pierwszą grupą, że ten rynek nie jest za idealny, ale ideałem nie jest ich model, znaczy model konkurencji doskonałej, tylko ideałem jest coś, co nazywam taką konkurencją monopolistyczną, tak jakby każdy w pewnym sensie jest monopolistą, prawda, bo ma troszkę inny produkt, Więc, ale to też jakby tu się zgadzają, że jak ktoś, jakiś podmiot na rynku ma 80%, prawda? Przed Apple nie ma liderów, nie może być liderów sprzedaży, tak? Każdy musi mieć to samo. Albo te udziały muszą się bardziej równo rozkładać. To tutaj się zgadzają. I dalej Rothbard konkluduje, że odbijając piłeczkę, tak? Że jeżeli sprzedajemy większą ilość, czyli mamy większy udział tak naprawdę, no to musimy dokonać sprzedaży po niższej cenie, żeby przyciągnąć większy popyt, tak? To są podstawy ekonomii. I nawet bardzo mały wzrost podaży prowadzi choćby do choćby niewielkiego spadku ceny. Pojedyncza firma, niezależnie jak mała, zawsze ma zauważalny wpływ na całkowitą podaż. Czyli tak samo jak nieważne jak jakiś konsument o nie wiadomo jak niskich dochodach, on zawsze będzie miał wpływ na rynek, tak? Bez względu na to, czy kupuje, czy nie kupuje. Wszyscy na to wpływamy i wszyscy to tworzymy. To jest fenomen rynku i systemu cen. Więc tutaj i dlatego właśnie przechodzimy tak w miarę naturalnie do monopolu, bo właśnie z tego modelu bierze się też takie przekonanie, że rynki prowadzą do monopolizacji, tak? Czyli że jak masz ten wpływ na cenę, albo masz za duży udział w rynku na przykład, to jesteś tym monopolistą. Ale generalnie słowo monopol też jest, zapewne słyszeliście wiele wersji o monopolu. Co to jest ten monopol tak naprawdę? No i Rothbard w ekonomii wolnego rynku daje takie cztery podejścia. Tak? Pierwsze, że to jest ten monopolista, czy monopol, tak? Może być definicja monopolista, ale to jakby to jest to samo. Podmiot posiadający kontrolę nad ceną dobra lub usługi. I tam jest, porównuje na przykład drobnego farmera z fabryką Forda, tak? No to Ford jest duży, no to on może lepsze ceny negocjować, tak? Ale musimy powiedzieć, że
My oczywiście, nad czym mamy kontrolę jako firma? Nad produkcją, nad rekrutacją pracowników, nad aspektami technologicznymi, nad reklamą, nad dystrybucją i tak dalej, tak? Mamy też kontrolę nad ceną w tym sensie, że możemy zaoferować cenę, która według nas da nam oczekiwane zyski. Ale z drugiej strony konsument ma kontrolę nad tym, jaką cenę będzie chciał zapłacić, tak? I jaką ofertę wybrać. I Rothbard pisze, zresztą bardzo słusznie, że cena jest efektem wzajemnych relacji, wzajemnych. Nie ma po prostu tak, że ktoś sobie wymyśla cenę, a reszta musi się do tego dostosować. Więc to jest w ogóle, cały czas do tego zmierzam, niezrozumienie systemu cen, czy w ogóle fenomenu, tak, zjawiska zwanego ceną. Więc tutaj jest to odbicie piłeczki. Druga definicja, ona się też bardzo często powtarza w literaturze. Jedyny sprzedawca danego dobra, czyli monos, jedyny, polejny sprzedawać. Jest to definicja bardzo szeroka. Intuicyjnie można powiedzieć, że ona jest już lepsza, no bo coś nam to mówi, tak, że ktoś, no ale z drugiej strony można powiedzieć, czy na przykład Bayern Monachium jest monopolistą w piłce nożnej na Mistrzostwa Niemiec, ma monopol na zwyciężanie, tak, bo co roku zdobywa mistrzostwo. Znaczy, jeżeli weźmiemy sobie ostatnią dekadę na przykład, tak, no, Bayern. To możemy nazwać monopolem na przykład. Ale jakbyśmy tak pociągnęli tę argumentację, no to tak jak tam Rothbard wskazuje, zresztą zwróćcie uwagę, że no to każdy z nas ma tak naprawdę, jest jakiś jedyny w swoim rodzaju, tak, ma pewne cechy, których po prostu inni nie mają. Taki psycholog Hillman napisał właśnie kiedyś, że jedyną cechą wspólną dla ludzi jest to, że się różnią między sobą tak naprawdę. Taki bardzo fajnie to ujął. I generalnie tam też argumentował, że w takiej książce jednej swojej, że nie ma czegoś takiego jak przeciętność, że to nie ma osób przeciętnych, nie ma osób takich uśrednionych, każdy jest tak naprawdę różnorodny czy inny, tak? Więc i można powiedzieć, że no to w takim sensie każdy jest monopolistą, tak? No ale to co każdy z nas może na przykład co cenę monopolową narzucić albo czy to jest jakieś zagrożenie, tak? A z drugiej strony popatrzcie się jeszcze na to w ten sposób. Znowu, podział pracy, specjalizacja, no to każdy musi się, prawda, w czymś specjalizować. Będziemy oskarżać chirurga, który tam się specjalizuje w jakichś bardzo rzadkich operacjach, że on się dalej jeszcze specjalizuje i się rozwija, tak? Monopolista, no a do tego właśnie takie podejście może prowadzić, więc ono się wydaje poniekąd ok, ale jak wejdziemy w ten las, no to już to się zaczyna troszeczkę rozjeżdżać. Trzecia definicja i zdaniem Rothbarda to jest najlepiej odpowiadająca, czyli podmiot lub grupa podmiotów posiadająca specjalne przywileje nadane przez państwo lub jego organy, które zastrzegają dla nich pewien obszar produkcji. To jest definicja historyczna. Tam podaje przykład XVI-XVII wiek właśnie w Anglii, gdzie chciano właśnie arystokrację, czy tam króla, tak, parlament próbował ograniczyć i też ciekawa rzecz, tylko już nie pamiętam, to chyba też Rothbard o tym pisał, że jak już ograniczono ten wpływ wyższych sfer, że tak powiem, że po prostu nie wolno wam wchodzić na rynek, bariera wejścia, tak? I w takim znaczeniu nieważne, kto jest na tym rynku, tylko ten i ten może wykonywać daną działalność, ten podmiot, reszta nie może i to jest monopol, z takiego też prakseologicznego punktu widzenia. Nie wolno ci działać, tak? Pamiętamy, laissez faire, laissez passer, tak? Pozwólcie handlować, pozwólcie przechodzić, tak? Proszę? Chodzi chyba o tą zasadę leseferyzmu. Tak, leseferyzmu, tak jak ci kupcy, bo nie mogli ze statków schodzić, prawda, do portów, żeby handlować towarami, bo tam były cła czy w ogóle zakaz handlu, tak? No to jest właśnie klasyczny, historyczny przykład takiego monopolu i taka ciekawostka. Monarchia, nie wiem, czy korzystał angielska, ale Rothbard o tym pisał już, nie pamiętam, chyba nie w Ekonomii Wolnego Rynku, może w którymś innym wydaniu, że ominęli to w ten sposób, władza to w ten sposób ominęła, że wprowadziła tak zwane właśnie prawa patentowe, bo to już nie jest przywilej, tylko jest prawo patentowe. To jest taka, wiecie, ucieczka w bok, tak? Ale jakby skutek jest dokładnie taki sam. I to generalnie pisa też, że wiadomo było tutaj monopol, co oznacza, tak? Że ty masz przywileje, inni nie mogą wejść, nie mogą z tobą konkurować. Czyli jakby coś, przeciw czemu też jakby Smith się jakby sprzeciwiał, tak? I ostatnia kwestia, podmiot, który uzyskał cenę monopolową, i co to jest ta cena monopolowa, tak? Bo to też tam Misesa nawet cytował. Kiedy wytwarzana i sprzedawana jest pewna ilość dobra, która ustala się na rynku, jest to cena konkurencyjna, czyli w takich normalnych warunkach mamy to przecięcie się krzywych popytu i podaży. Natomiast jeśli krzywa popytu jest nieelastyczna w punkcie ceny konkurencyjnej, to monopolista albo kartel ograniczy sprzedaż i podniesie cenę do poziomu, przy którym osiąga maksymalny zwrot. I to jest też takie pokrętne dosyć, niejasne, bo tu chodzi o to, że
punkt widzenia jest taki, że przedsiębiorca może podwyższyć cenę, prawda, zmniejszyć produkcję, no to już mamy cenę monopolową, a nie cenę rynkową. Ale tak naprawdę Rothbard później idzie z taką krytyką też tego i wskazuje, że to nie jest tak, że po prostu, znaczy kwestia elastyczności, tak? Co to znaczy, bo nie możemy dostosowywać swoich działań do elastyczności, tak? Pamiętacie zdanie na elastyczność, na ekonomii, tam na... Ja zawsze mówię sobie, no tak, wy jak idziecie do sklepu, nie kierujecie się krzywą tam elastyczności, czy tam jaki tam wynik wychodzi, tylko to jest ewentualnie efekt waszych działań, tak? Na dany moment. Jakoś pokazany w sposób wymierny, tak? Być może jest to pewna ciekawostka, ale na pewno to nie jest model dla waszego działania, tak? Więc to jest odwrócenie kota ogonem, tak? I chodzi o to, że jeżeli ja na przykład produkuję jakieś dobro i widzę, że ono jest dobrej jakości, widzę, że jest popyt, mogę podwyższyć cenę i to dalej będzie cena rynkowa. To w ten sposób zapraszam konkurencję, tak? Mówiliśmy już o tym, pokazuję, hej, zobaczcie, tutaj sprzedaż jakichś lodów kraftowych, tak? Czy czegoś, dzisiaj wszystko jest kraftowe coraz bardziej, nie? Prawda? Jakiś tam kebab kraftowy, lody kraftowe, frytki kraftowe, nie wiem. Widziałem obok siebie w Lublinie taka homemade food, zrobił taki kebab polski, taki dobry. I tak to zwane homemade food to się nazywa i tam trzy gwiazdeczki i tak dalej. Jakaś tam knajpa Italian Craft Food, wiecie, wszędzie jest Craft Food teraz, tak? O piwie czy w ogóle alkohol, no to wiecie, to też się rozwija. I to ma wyższe ceny, to co tu są monopoliści? Nie, po prostu widzą, że, bo cena jest dla nas informacją, co wolisz bardziej, zatrzymać swoje pieniądze, czy nabyć je za, prawda, dane, znaczy przeznaczyć je na zakup danego dobra, gdzie będziesz miał większą satysfakcję. I jakby nie ma się co patrzeć na tą elastyczność popytu, to też jest takie, tak naprawdę, to jest ślepa uliczka. Dalej, zyski monopolowe dla właścicieli pierwotnych czynników produkcji. W wielkim skrócie chodzi o to, dlaczego my mówimy o cenach tych monopolowych, ale dóbr finalnych, tak? Skoro na przykład, no, załóżmy, że chcę, no, moje, powiedzmy, no to Italian Food Craftowe, tak? Sprzedawać po cenach monopolowych. No to ja muszę kupić składniki, tak? Muszę pozyskać je od producentów dóbr wyższego rzędu, którzy muszą produkować je od swoich dostawców, pozyskać je jeszcze inne dobra, tak? I to spływa do właścicieli pierwotnych czynników produkcji, więc tak naprawdę ceny monopolowe powinni narzucać nie sprzedawcy dóbr finalnych, tylko właściciele pierwotnych czynników produkcji, prawda? Więc to też jest taka, jak się właśnie zerknie na argumentację Rothbarda, no faktycznie, tak? Można też się tak zastanawiać. Dalej, czy możliwe jest, by wszystkie ceny sprzedaży były cenami monopolowymi? No bo jak mamy, załóżmy, że mamy gospodarkę, która się składa z jakichś tam 10 różnych branż, tak? Załóżmy, że w jednej są ceny monopolowe, to tam musimy płacić drożej. To będziemy płacić mniej na innych, prawda? Więc tam już nie będziemy w stanie zapłacić ceny wyższej. Albo, bo na czym polega też ten argument z ceną monopolową, że sztucznie ograniczamy podaż, prawda? Produkujemy mniej, żeby zawyżyć cenę i zwiększyć zyski, prawda? Taki jest punkt widzenia. No to skoro uwalniamy czynniki produkcji, no to ich podaż będzie zwiększona na innych rynkach, czyli to będzie presja na innych rynkach na spadek cen, prawda? Zwłaszcza jeżeli chodzi o czynniki niespecyficzne. No bo taka jest, czyli jeżeli idąc tą logiką, w jednej branży mamy ceny monopolowe, no to w innych powinien być spadek cen, tak? No bo zostają czynniki produkcji niewykorzystane. I ostatnia rzecz, dumping cenowy. Często się oskarża też, że jak masz takie duże udziały w rynku, albo to możesz zrobić coś, co się nazywa dumpingiem. I pytanie, czy szybciutko. Co to według was jest dumping? Czy ktoś ma jakiś pomysł? Co to jest dumping, tak w jednym zdaniu? Manipulowanie ceną. Sprzedaż poniżej kosztów produkcji. Żeby zagarnąć rynek. Poniżej kosztów, ale po to, żeby wykopić konkurencję i potem wrócić z trochę wyższą ceną. Tworzenie takiego nawet nie jest trochę wyższą. Tak. Tworzenie takiego fałszywego, znaczy próba wprowadzenia w błąd ludzi, którzy starają się przewidzieć jakieś działania. Tak? Znaczy w tym sensie, że robisz zamieszanie, że najpierw zaniżasz cenę, tak, a później... Znaczy, no, liczę na to, że ktoś zadziała w sposób, wprowadza kogoś w błąd. W pewnym sensie tak. Wykańcza się resztę. Znaczy, ja chyba kolega mówi o konsumencie bardziej, tak? Znaczy, no właśnie mówię o osobie, która stara się w jakiś sposób przewidzieć rynek, być może. Znaczy tak, takie są zarzuty, że chcemy konkurencję zniszczyć. Bo za długo tak. Nikt nie będzie produkował, ponieważ otóż to. Produkcji, szczególnie mniejszy producent, który nie ma tego tłuszczyku na dźwięku. Tak. Czy jest mniejszy potencjał ma, tak? Można powiedzieć, tak. Nie jest tak silny, co siły ekonomicznej.
Mhm. Więc generalnie tak kolokwialnie twierdzi się bardzo powszechnie, że dumping to jest jakby albo jest ta wersja, że jest produkcja poniżej, znaczy sprzedaż poniżej kosztów, albo żeby tam po prostu wykończyć konkurencję. Natomiast dumping jest procesem bardziej złożonym i właśnie chodzi o to, właśnie Tomek tak mówił, że pierwsza faza dumpingu to jest właśnie to, co powiedzieliście, czyli sprzedajemy, czy próbujemy sprzedawać poniżej kosztów produkcji, żeby wykończyć konkurencję i przejąć rynek. Ale to nie jest jeszcze koniec, i to jeszcze nie jest dumping. Dumping to jest ta druga faza. Jak już to osiągniemy, załóżmy, zdobędziemy powiedzmy 80% rynku, czyli można nazwać takim kryterium Pareto się, prawda, kierować, to wtedy co robimy? Wprowadzamy tak zwaną cenę monopolową. Załóżmy, że wcześniej cena jakiegoś tam dobra była, prawda, X, my sprzedawaliśmy po 5, prawda, poniżej kosztów, a teraz na przykład cena będzie 20. Ale to chodzi bardziej o wykończenie tej reszty, bo przecież nie. Jeśli by ktoś wszedł z wysoką ceną, to jeśli pozostali przeżyją, to wtedy... No doczekamy, już wyjaśniam. Nie chodzi o wykończenie reszty. To tak, bo nie. Ale już chcę dokończyć. Wykończenie konkurencji jest środkiem, a nie celem. Jest środkiem do wprowadzenia ceny monopolowej. Celem dumpingu jest... Ale to jest warunek, musi być stanowy. Ale zmierzam do tego, że... Ja wtedy wychodzę z dużą ceną. Tak, tak. Tylko że celem ostatecznym dumpingu jest ustanowienie ceny monopolowej wyższej niż cena, gdzie była konkurencja. Tak zwane wykończenie konkurencji, sprzedaż poniżej kosztów jest środkiem do celu. Teraz problem z dumpingiem polega na tym, że historia nie zna przypadków dumpingu, tak opisanego. Tego nie było. Jedyny przykład to jest tak zwany, znaczy tak bardzo dosyć znany, to jest Standard Oil, czyli ta spółka Rockefellera, tylko że jak tam właśnie Rick też argumentuje, w momencie tam bodajże był przełom XIX i XX wieku, kiedy Standard Oil miał bodajże chyba 90% udziałów rynków, koszty jednostkowe i cena jednostkowa baryłki ropy spadła do historycznie najniższych poziomów w historii. A dumping mówi odwrotnie coś innego, że kiedy już masz dominujący udział w rynku, to ta cena jest o wiele wyższa, a tam była historycznie najniższa. Także Rockefeller tam się musiał tam bronić w sądach i tak dalej, ale wyszło, tam się okazało, że to konkurencja, tak? Mniejsza w sensie udziału w rynku, ale mająca koneksje polityczne, chce go, że tak powiem, nierynkowo zajść, tak? I musiał tam to rozparcelować, ten swój. Chociaż i tak już tam zaczął później przygrywać konkurencję, bo się okazało, że złoża ropy zostały odkryte w Zatoce Meksykańskiej, albo tam chyba co tam jeszcze weszła, coś tam. Jeszcze się pojawiało. Najwięcej się zarzuca właśnie Uberowi albo Amazonowi, albo tego typu stosowanie. Ja raz miałem taką, jadę raz Boltem i kierowca mówi, że tak nisko, że to panie, to dumping. Ja mówię, nie, to właśnie zaraz do tego dojdziemy, to jest zupełnie coś innego. Dlaczego dumping nie działa? Dlaczego nie ma szans? Po pierwsze konkurencja. Jak już jest ta końcowa faza, czyli damy tę cenę maksymalną, znaczy przepraszam, monopolową, tak sztucznie zawyżoną, no to zapraszamy konkurencję, hello, no to sprzedawajcie po 18 zł, po 16, tak, albo po 10, tak jak było, tak. Dlaczego? I tak naprawdę konkurencja i konsument, dlaczego konsument miałby z tego nie skorzystać, tak, no to się nie spina. Dalej, nie ma żadnej pewności, że taka strategia się uda, tak, to co pani też mówiła, że nie ma takiej... Jeśli konkurencja nie żyje, to ale nie da dobrej ceny. Ale ona nie żyje w sensie biologicznym, ona zaraz... Jest. Ale zawsze może być. Nie. Chodzi o to, że my... Do czego zmierzam? Chodzi o to, że nie mamy pewności ram czasowych wyznaczonych, że to w tym, wiecie, za rok wszystkich wykończę. Nie wiem, może tak, może nie. Co może zrobić konkurencja? Może zawiesić działalność. Ograniczyć koszty i przetrwać, proszę. Może przeczekać. Tak, dokładnie. Może mieć zasoby na 2 lata. A poza tym kwestia rezerw finansowych. Jeżeli ja sprzedaję poniżej kosztów, prawda, i nie mam tej pewności, kiedy mi się to uda, to ja się szybko wykończę. Wykrwawię się bardzo, bardzo szybko i nieważne jakich rezerw bym nie miał. Bo nie wiem, naprawdę jesteście w stanie sobie wyobrazić, że ktoś ma powiedzmy jakieś miliardowe rezerwy i je poświęca, nie mając żadnej pewności, że jego strategia zadziała i no to się... No to Uber coś takiego robi, od kilku lat jest na stratach. Ale kiedyś nie. Przechodząc dalej. Nie mylimy, zaraz do tego jeszcze dojdziemy w podsumowaniu. Jeszcze o to zahaczymy.
Podsumowując, konkurencja to jest proces dynamiczny, a nie statyczny. Tak? Mamy na rynku liderów, którzy mogą zostać podmioty. I to może być nawet jedna firma, ale cały czas jest ta presja, tak, ze strony. Często jakby innowacje to jedna firma robi, bo wie, że jak tego nie zrobi, to a poza tym nie jest w stanie zatrzymać mniejszych podmiotów, które mają bardziej elastyczną strukturę zarządzania, jak jakieś tam firmy garażowe, tak. Popatrzcie na przykład na Microsoft, to zaczynali od jakiegoś tam biura, tak, małego. A to z Microsoftem to nie jest podobno tak, że przecież oni dostawali dofinansowania całego. Zaraz, pytania później, Chcę zobaczyć. I dalej wymusza to całe ciągłe zmiany organizacyjne, czego nie muszą wcale dostrzegać konsumenci, prawda, czy opinia publiczna. Microsoft też się stał ofiarą tego co standardowe ostatecznie. Dalej, monopol to jest, mimo różnych definicji, zdaniem Barsza, to też Austriaków, to jest nierynkowe ograniczenie konkurencji zarówno tej istniejącej, jak i potencjalnej. Chociażby potencjalna to te prawa autorskie, tak? To też współczesny problem. I dumping cenowy jest, nigdy to się nie wydarzyło. Niekiedy mylony, a propos niektórych uwag, z długofalową strategią firmy. Firma może wyemitować obligacje, mieć jakieś rezerwy, i może się wydawać konsumentom czy klientom, że sprzedaje coś poniżej kosztów, tak? Ale ona po prostu zdobywa w ten sposób rynek. I jeżeli już teraz ma jakieś długi, prawda, jest to inwestycja, no to jeszcze ma, nie wiem, jeszcze większe długi robić, żeby później, no to no nie widzę jakoś tego, tak? Żeby w tej pętli zadłużenia. Żadna firma tak nie działa. I to jest właśnie to mylenie. To nie jest tak naprawdę, zresztą... Musi mieć nieuczciwej konkurencji. Nie, nie ma takiego słowa jak nieuczciwa konkurencja. To jest nawet taka ustawa. Ustawa może być, ale dlatego mówię. Nie. W sensie ekonomicznym nie ma takiego pojęcia. Konkurencja nigdy nie jest nieuczciwa. Konkurencja może być nieudolna. To jest różnica. Nie ma nieuczciwych przedsiębiorców. Mogą być nieudolni przedsiębiorcy i mogą być oszuści. I to jest moim zdaniem terminologia odpowiednia. Jak mi się nie uda, no to ponoszę straty. Okej, to tak. Aha, jeszcze literatura na koniec. Więc tak. Polecam Rothbarda, ekonomię wolnego rynku. To jest to, o czym ja mówiłem, strony 526-545. Mises, dosłownie parę stron wszystkiego działania też, jaka jest rola konsumenta, jaka jest rola przedsiębiorcy. Hacit, ekonomia w jednej lekcji, to jest funkcja zysków, to jest ten rozdział, leży 22 czy 21. Problemy neoklasycznej teorii konkurencji, czy tej konkurencji doskonałej w książce Pod prąd głównego nurtu, to chyba e-booka za darmo można dostać. Lawrence Reed, to jest właśnie mit o Standard Oil, tam są świetnie rozpisane co, jak ten dumping niby miał zadziałać i o co tam tak naprawdę chodziło. No i na przykład Armentano, krytyczny przegląd teorii monopolu, czy też odniesienie się do tego, co Mises postrzega jako monopol, czy Kirzner i wykazanie różnic między nimi a Rothbardem. Ile mamy czasu? Już nie? 5 minut. Okej, no to jeżeli są pytania.